Hoka, hej, się widziało, Janusz Pijanka, co proszę Państwa, w nocy padało. O, tutaj sobie spałem, tak, spałem sobie jakoś tutaj, tak. A teraz co? No teraz to wychodzę, proszę Państwa. O, nawet ciasteczka wczoraj znalazłem, sobie pojadłem wczoraj i dzisiaj. Tutaj jest tak, ktoś zje dwa i zostawi na murku, tak wygląda Francja. Ja Wam to chcę pokazać i to Wam pokazuję. No co, biorę torbę, bo dzisiaj na pewno sobie zbiory swoje wezmę i... Znaczy się zbiory, swoje magazyny zapełnię. No i jedziemy. Proszę ja Was. Zamykamy. Samochodzik. Wyłączyła mi się wczoraj ta apteczka, której znalazłem fajny, proszę zobaczcie, przy kościele polskim. Spałem nieopodal. Zobaczę Wam, tu facet mi kazał troszeczkę podjechać, więc podjechałem. Tak. Tym samochodzikiem objechałem Katalonię. Proszę ja Was. Andorę. I stanął. I dojechał, nie przyjechał jeszcze do Polski. Załadowany wózek znalazłem. No i co, jedziemy teraz na Szanigani. Hoka, hej. Oglądaj i się śmiej jak chcesz. A ja Wam pokazuję mój hotel. I nie pod tysiącem gwiazd. Mógłbym tu jechać na Fourche Brosson. O kurczę, kluczyki mi upadły. Ale jadę wykąpać się, najeść, uzupełnić zbiory, magazyny przed wyprawą. Nocowałem, proszę Państwa, w Paryżu. Zobaczcie, Histoire de Paris, Rue Mont-Tabor. A tu jest Cambrai, a tutaj nie Saint-Tomiecki, tylko Cierpikowski miał zakład. A polski kościół jest tam. Robię Wam troszeczkę takie dłuższe. Dłuższe Wam robię filmik, żebyście nie mówili, że są krótkie. I widzicie. O. Mogę Wam pokazać z daleka. Trzeba jeszcze prywatnie. Przyda się. Hotel pod 4 gwiazdkami, a ja miałem pod 1000 gwiazd. A to robiłem zdjęcie. Ruch anarchistyczny. Tak wyglądają puble. O, pan śmieci sprząta. Zobaczcie, gdybyście chcieli się ubrać, zobaczcie, taki jest Paryż. Tyle wyrzucają rzeczy. Nie interesuje mnie nic stąd. Ale zobaczymy, ona tu za dziecka była. Widzicie, wszystko, gdzie ludzka stopa stanie, o, tam pokarm, no, tam wszystko dostanie. Patrzcie, spodenki, torebka, jakby była, to mógłbym wziąć, ale torebki nie ma. Zobaczcie, na ulicy wszystko leży. To dla dzieci jest. O, jest torebka. Torebka się na coś może przydać. Jest druga torebka, to co powiedziałem. Nie interesuje mnie więcej nic. No torebka to nawalczywa, łatwo. Zobaczcie, wystawy ich, nie pokazałem Wam. A w ogóle to obiecałem. Nie, ludzie byście chcieli, żeby Wam zbiora zrobił. A tutaj jest prowokacjon na pion. Zobaczcie. Tak wyglądają ich reklamy. O, 4 minuty już Wam nakręciłem. Prowokator, agent prowokator.